krewetki w takim sosie. Nawet nie wiem, jaki to sos, ale jest naprawdę przepyszny. Emma, ale jest kulturka, co? Nie. Ciepłe ręczniczki, do tego dość, że darmowe lody, teraz ciepłe ręczniczki, na koniec jeszcze jakieś takie ciasteczka Lenorem. Ja pierdzielę, ale restauracja. Siema, 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 witamy, witamy. Idziemy do jednej z najlepszych restauracji na wyspie Rodos. A to jest w Grecji. A to jest w Grecji, a to jest chińska restauracja. To jest piękna chińska restauracja. Sushi. Być może jest tam sushi, być może są tam inne rzeczy. Ale jeszcze stop. Jak się wszyscy wystroili? Elegancko. Na biało. Jeszcze osiołek? Dobra. Kiedy właśnie przychodzi czas na kolację hotelową, kiedy nasze all inclusive właśnie przechodzi bokiem, my idziemy na miasto zjeść coś innego. Zjeść coś pysznego, bo my bardzo tęsknimy za azjatycką kuchnią i zamiast hotelowego all inclusive wolimy azjatycką kuchnię. Tak, zamiast europejskiej, greckiej kuchni wybieramy azjatycką, idziemy na miasto coś zjeść pysznego. Cholerny hałas, bo ruch tutaj na wyspie Rodos jest ogromny. Samoloty, samochody, wszystko naraz, skutery, jeepy, kłady. Naprawdę, a my właśnie jesteśmy przed jedną z najpiękniejszych i najlepszych restauracji na całej wyspie Rodos. Musimy iść skosztować tej azjatyckiej restauracji. Nie wiem jeszcze, co będziemy jeść. Jak w naszym tym pierwszym hotelu na Phuket, nie? No, strasznie mi się tu podoba. Po prostu Windham. Tu jest po prostu pięknie. To jest po prostu Azja. Ale czad. O tak, musimy tu iść, musimy tu zjeść. Jest i Budda z nami. Hello. Gdzieś tak trochę w środku może, nie? A can you sit here? Ja? A tak jest dobrze. Tak? Okej, okay, no problem, okej. Okay. No smoking, okej. Okay. Siadam tam przy kamieniu. No to siadaj przy kamieniu. A ci państwo, to gdzie oni siedzą? Oni siedzą w takiej wieżyczce. A gdzie ci państwo siedzą? Emia, tam jakaś wędka łowi ryby. I tam naprawdę jest ryba. Jest naprawdę ryba? No. Dobra, ale na pewno będzie tu pyszne jedzenie. Oh my god. No i zobaczymy, co my tu mamy. Sushi na początek. Sushi, tak jest, sushi na początek. Na początek sushi, special uramaki. Okej. No, głośno jak na Phuket. Jedzenie jak na... nie wiem gdzie. Jak u pana Wojtka w Rzeszowie. Oh my god. Wojtka, Sushi House 77. Tak, sushi... 7-7, tak jest. Najlepsza restauracja sushi w Polsce, gdyby ktoś potrzebował. Oh my god, ja się tutaj nie zdecyduję, co ja mam tutaj wybrać. Sushi on jest? Dim sum. Oh my god, sałatki, wieprzowina, vegetarian food, chicken, appetizer. Oh my god, ceny 6. 9, 12, 7 euro. Chicken 9 euro. Wszystko z chickena za 9,5 euro. Oh my god. Beef 12 euro. 10 euro. Świnka 10 euro. Oh my god. Shrimps. O, to coś dla mnie. Shrimpsy 14, 16 euro. Kaczka 11, 12, 13, 14 euro. Noodles. Rice. Oh my god, trzeba się na coś zdecydować. Gdyby kogoś interesowało, ile kosztuje piwo w tej pięknej restauracji.
gdyby kogoś interesowało, ile... Dobra, piwo w restauracji to kosztuje duże piwo, pół litrowe, 3,5 euro. 3,5 euro za pół litrowe piwo w super restauracji, super chińskiej, super azjatyckiej restauracji, Chinese restaurant. Takie o, właśnie. Weź tego osła, bo muszę nagrać sushi. Oh my god, Dorota, jakie ty masz sushi. Osiołka też nagraj. Dobra, to jest osiołek Emma. To jest osiołek Emma z Lindos. A tu jest sushi z azjatyckiej restauracji Chinese restaurant. Świeczka. Dorota, musisz trochę krzyczeć, ale powiedz wszystkim, jak smakowało ci to sushi. Odzywam skrzydełka krewetki. Bo to było najlepsze sushi, jakie kiedykolwiek już jadą. Mimo, że byliśmy w Tajlandii, jedliśmy w Malezji sushi, w różnych azjatyckich krajach jedliśmy sushi, to było naprawdę mega. Azjatyckie sushi, chińskie sushi na wyspie Rodos było najsmaczniejsze, naprawdę. Wow, i czekamy dalej na moje shrimps, wietnamskie krewetki i na Emmy skrzydełka. No i po pół godzinie przyszły w końcu skrzydełka z kurczaka, drugie danie, a ja ciągle czekam na swoje, czyli krewetki, wietnamskie krewetki. No, jedyna wada tej restauracji to jest to, że trzeba długo czekać na posiłki i przynoszą je osobno, czyli najpierw było sushi, ale za to najpyszniejsze, jakie w życiu jadłem. Teraz są skrzydełka z kurczaka, wyglądają przepysznie. Myślę, że też będą jedne z lepszych, jakie w życiu w ogóle jadłem, ale to, że są osobno podawane i w dość długich odstępach czasu, to jest delikatny minus, ale naprawdę, jeśli chodzi o klimat i o smak tego jedzenia, to jest naprawdę niesamowity. No i w końcu są już, to prawda zrobiło się ciemno i późno, ale w końcu dotarły do mnie moje krewetki z Wietnamu. No rzeczywiście, z Wietnamu do Grecji na Rodos jest dość daleko, dlatego na krewetki trzeba było tyle czekać. Dodatkowo do tych krewetek mamy jeszcze taki ryż. No i będzie uczta dzisiaj taka na maksa. Od samego początku wiedzieliśmy, że dobrze trafiliśmy. Po przepysznych daniach, naprawdę przepysznych daniach, dostaliśmy jeszcze gratisowo lody. Lody, każdy dostał swoją porcję lodów za darmo, bez zamawiania. Tak jak w niektórych restauracjach dostaje się na koniec jakiś kieliszek lokalnego alkoholu, tak tutaj dostaliśmy po dwie gałeczki przepysznych lodów. Oh my god! Ostatni rzut na restaurację. Za to wszystko zapłaciliśmy tylko 84 euro. Fajnie było! Za darmo! Nie, ani nie było za darmo, ani nie było fajnie. Było po prostu... Super! Super! Mega, very good. Mega, very good, delicious, najlepsze. Najlepsza kolacja... Na całym świecie! W ogóle jaką jedliśmy przez ostatnie lata chyba. W ogóle naj. Smaczna i w ogóle zaskakująca. Ja chcę to tak powiedzieć. Bardzo smaczna, bardzo zaskakująca, bardzo ekskluzywna. I na dodatek dostaliśmy darmowe lody i ciasteczka i ręczniczki z ciepłą wodą. Tak. Jeszcze akurat w cieniu, czyli nie widać. No, ale wszyscy wszystko słyszeli. W tym poziomie, że... Dokładnie, poziom restauracji po prostu pierwsza klasa. Wszystkie restauracje się chowają. Po prostu naprawdę... No ciężko opisać to słowami, szkoda, że nas nie widać, ale naprawdę doznaliśmy szoku, przeżyliśmy szoku. W 2021 roku. Polecamy. Oh my god!
Oh my god, co tu się dzieje? Polecamy restaurację, chińską restaurację przed miejscowością, przed miasteczkiem Lalisos w kierunku, tak jest, w Grecji na wyspie Rodos przed miastem Rodos. Oh my god! Co tu się dzieje? Azja! 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 O Jezus Maria, ale było dobre! Ale było dobre! Ale było ekskluzywnie! I bardzo ekskluzywnie. Pozdro. Łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.